Witam bardzo serdecznie na kanale Sanna i Tarot. Tarocistka Fortuna z tej strony się kłania. Dzisiaj, kochani, horoskop tygodniowy od 14 do 20 czerwca dla znaków wodnych, raka, ryb, skorpiona. No i zaczynamy od rozkładu z kart Tarota. Myślę, moi drodzy, że u Was wszystko w porządku. Czujecie się zdrowi i bezpieczni, także zaczynamy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Rozkład z kart Tarota i mamy teraz Lenormand wyjaśniające. No i anielska odpowiedź, zaraz będziemy interpretować. Także, moi drodzy, fajnie. Poniedziałek, radość, świętowanie. Rak będzie zachwycony, w dobrym gronie. Możecie się spotykać, świętować. We wtorek, moi drodzy, karta gwiazdy. Jest tutaj spełnienie, sukces. Myślę, że możecie rozwijać swój talent we wtorek i myśleć o szczęściu. To jest taka ochrona boska. Możecie się zakochać, zacząć coś od nowa. W środę również jest bardzo dobry czas na spełnienie i nowy czas w Waszym życiu. Nową pracę, nowy pomysł na zarabianie pieniędzy na przykład. Albo też, kochani, tutaj możecie otrzymać prezent. Także środa bardzo ciekawa. W czwartek energia już troszkę się zmienia, ponieważ jest uczucie strachu. Może być to poprzez nieprzespaną noc, która tutaj przyczyni się właśnie ta noc do takiego myślenia mniej pozytywnego. W piątek również osłabienie energii. Uważajcie na przeziębienia różnego rodzaju, ale tutaj coś się u Was kończy w piątek. Jest nowy początek przy dziesiątce mieczy. Sobota również, kochani, zakończenie pewnego etapu. Mogą być problemy zdrowotne. Bo dziesiątka, czy mieczy, czy buław, tak jak macie w sobotę, mówi o problemach zdrowotnych również. Także przeciążone kości, stawy, ale też kończycie jakiś projekt możliwe, czy to piątek, czy sobota i jesteście bardzo jakoś zmęczeni. W niedzielę odpoczniecie, no w niedzielę może być tak, że możecie rozmawiać z kimś starszym, ważna rozmowa dla Was, ale pamiętajcie, że cały tydzień jest w porządku, dopiero ten weekend, piątek, sobota, to tak da o sobie znać, może Wasz organizm przemęczony będzie chciał, wymagał odpoczynku. Moi drodzy, karty Lenormand mówią o fałszywości ze strony jakiejś osoby, która jest związana z Wami jakąś umową. Proszę na to zwrócić uwagę, ale również macie wsparcie na ten tydzień. Macie wsparcie, możliwe, że miły prezent otrzymacie. Niepokoi mnie tylko trochę właśnie tutaj stan Waszych kości i stawów. Uważajcie na przeziębienia. Macie również energię gwiazdy, więc myślę, że nie będzie tak źle. Cokolwiek by dolegało tutaj raczkom, to przejdzie. Moi drodzy, odpowiedź anielska na tak. Co byście chcieli w tym tygodniu, szukali jakiejś odpowiedzi, to otrzymacie odpowiedź pozytywną. Także o czym sobie pomyśleliście, to na ten tydzień powinno tutaj Wam się to spełnić. Ale uważajcie na fałszywe osoby. To tyle dla raka. No i teraz przechodzimy, kochani, tutaj do skorpiona. Zobaczymy, co u skorpiona na ten tydzień od 14 do 20 czerwca. Także, kochani, zaczynamy skorpion. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Jak ja kładę te karty? Sobota,
Niedziela. O moi drodzy, dobry tydzień dla Skorpiona. Oprócz poniedziałku i anielską odpowiedź. O kochani, tak, poniedziałek właśnie powraca jakaś sprawa z przeszłości. Czy to jest związana ze zdrowiem? Może być jakaś dolegliwość powracająca, osoba powracająca do Was, ale też rozwiązanie jakiegoś problemu, zagadki. We wtorek sprawy urzędowe. Myślę, że gdzieś możecie wyruszyć do urzędu, porozmawiać z urzędniczką. Także rozmowa w Waszej pracy z kimś z przełożonych. Tu trzeba będzie wyjaśnić pewne sprawy. W środę podróż lokalna 150, 100, 200 km, tak? Trzymacie się twardo po ziemi w tym tygodniu. Macie, tak jak w Rydwanie, trzymacie lejce w swoich dłoniach i wiecie, czego chcecie. To jest najważniejsze. Skorpion w czwartek również powraca do dużego urzędu, załatwia sprawy administracyjne bądź sądowe. Rozmowa z urzędnikiem państwowym. Także tutaj jest wysoki urząd w czwartek. Moi drodzy, być może też podpisywanie jakiejś umowy. W piątek, kochani, dobre finanse, perspektywy fajne. Możliwe, że otrzymacie jakieś dodatkowe pieniądze, których się nie spodziewacie w piątek. W sobotę, cóż, możecie się wybrać do muzeum, medytować, rozmawiać z kimś ważnym dla Was, z kimś, kto jest autorytetem. Także tutaj cokolwiek byście nie robili w tym tygodniu, to idzie do Was spełnienie, moi drodzy, i wielka radość na niedzielę. Dziewiątka pucharów mówi o świętowaniu z osobami, możliwe, że z przeszłości. Ktoś powraca... I razem świętujecie, kochani, czy w restauracji, czy organizujecie u siebie przyjęcie. Także tutaj jest wspaniale. Zdrowie jest bardzo dobre, mogą dokuczać trochę problemy z nerkami, czy z pęcherzem, tutaj układ moczowy. Także na to zwróćcie uwagę, ale tu możliwe, że problemy trochę z uchem, ucho wewnętrzne może boleć, problemy ze słuchem trochę niektórzy mogą mieć. No i wirusy, bakterie. Na to trzeba zwrócić uwagę, ale to jest, nie jest tak wielki problem, jakby się wydawało, bo ogólnie jest dobrze w zdrowiu. Lenormand mówi o, kochani, radości. Podwójne ścieżki, trzeba wybrać odpowiednią drogę w życiu w tym tygodniu. Czy coś podpisać, kochani, będzie decyzja do podjęcia. No i tutaj niektóre rzeczy się wyjaśniają. Już się klaruje tutaj u Skorpiona na ten tydzień. Moi drodzy, anielska odpowiedź dla Was to jest dobrobyt. Także w tym tygodniu jest ta obfitość dla Was. Szczególnie tutaj koło końca tygodnia, czwartek, piątek, dobre rzeczy do podpisywania, dobre finanse. No i zdrowie dobre. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. I teraz idziemy do ryb. Zaczynamy rybki. Cóż tutaj będzie się działo, moi drodzy? Ryby. Ja tylko przypomnę, od 14 do 20, kochani, czerwca u ryb, tak? No proszę bardzo, jak w emocje idziecie, proszę bardzo. No pięknie tu koniec tygodnia, no cudnie u ryb. No cudnie. No i moi drodzy, jeszcze anielska odpowiedź, która sama wypadła. Przeczytam ją później. Dobrze, moi kochani, poniedziałek bardzo emocjonalny. Emocje Was tutaj dopadną. Będziecie bardzo wrażliwi.
ale wy będziecie komuś pomagać, ktoś wam będzie pomagał. Także tutaj jest kobieta na waszej drodze, która jest pomocna i wspierająca. We wtorek dużo obowiązków, ale też to się przełoży u was na w zasadzie na dobro, dlatego że po prostu no, dużo obowiązków, nie będziecie myśleć negatywnie jeszcze we wtorek, także mówię niby dobrze, ale kochani, może zajmiecie się wieczorem rozmyślaniem o swoim życiu, może też będziecie oglądać film, no nie wiem, coś robić takiego, co was zrelaksuje, ale też znajdą was refleksje, bo będzie dzień pracowity, a później te refleksje już przełożą się, kochani, tu na środę. Bardzo taki emocjonalny ten tydzień jest. Macie z 7 dni 4 dni kielichy, czyli emocje, refleksje. Może być trochę smutku w tą środę. Może być trochę rozmyślań nad waszym życiem, nad różnymi sprawami i to was tak troszeczkę spowolni w środę, ale już w czwartek. Rozmowy ze światem, z internetem, możliwy przyjazd kogoś, wy możecie się szykować w podróż daleką. Ogólnie spełnienie duże. W piątek również jest energia gwiazdy, rozwijacie swój talent, spełniają się wasze marzenia. Możliwe, że ktoś was tutaj odwiedzi z zagranicy, ale też, moi drodzy, może być tak, że spotkanie gdzieś, wybierzecie się na randkę, wybierzecie się gdzieś nad wodę, tak, w piątek. Spełnienie i szczęście. W sobotę również dużo osób koło was, gdzieś jesteście na zewnątrz zadowoleni i w niedzielę również, moi kochani, jest szóstka kielichów, mówi o spotkaniach z przeszłości, z osobami, ze znajomymi, z rodziną i cieszycie się, kochani, i radujecie. Ogólnie zdrowie, może powiem. W zdrowiu trochę nerwowo i refleksyjnie, stresów trochę. Problemy mogą być z hormonami u większości osób. Także, moi drodzy, wszystko się zakończy dobrze, jest energia gwiazdy, także wyzdrowienie dla was, ale tu uważajcie, mogą boleć was uszy, może być jakiś stan zapalny, moi drodzy, albo też jakieś drobne takie choroby przeziębieniowe. Moi drodzy, Lenormand. Czeka was prezent, wsparcie, miła rozmowa z kobietą, bądź z mężczyzną. Możliwe, że list miłosny nawet do was przyjdzie. I duże wyjaśnienie, moi kochani, w sprawach może być zawodowych, ale anielska odpowiedź na ten tydzień jest niewłaściwy moment. Jeszcze nie teraz. Aniołowie podpowiadają, musisz poczekać jeszcze chwilę i to, o co prosisz, przyjdzie do ciebie, ale jeszcze nie w tym tygodniu. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie rybki i do usłyszenia.